Jak nie rozmawiać? To jeden z przykładów. No i powiem ci, Krysia, że on jej powiedział. Prawda. No on jej powiedział, że ma takiego. Prawda. No wiesz, Krysia, ja jeszcze nie skończyłam. On jej powiedział, że ma takiego. No wiesz. Straszne. Wyjdę z nosem. Krysia, jesteś głupia. Wiem. Znaczy, przepraszam, ale jesteś nie denerwuje tą kartkówką. A jak odnosić się do osób starszych nauczycieli? Na pewno nie tak. What do you mean? Przepraszam, mogłabyś ściszyć. Coś przeszkadza, sam się ścisz. No się ściszam, myślę, że ty jednak też patrzysz u dyrektora. O, fajnie, super, kolejna uwaga do dziennika. Kiedy z kimś rozmawiamy, nie prowadźmy długiej rozmowy w tym samym czasie, bo po prostu się pogubimy, a wygląda to komicznie. Hej Tomek, cześć Magda. No wiesz, chciałem porozmawiać o... Zaczekaj chwilę Magda. O Kubie, no wiesz, wydaje mi się taki infantylny. Poczekaj chwilę Magda, za sekundkę do ciebie wrócę. Ciągle zachowuje się jak dziecko. Na lekcjach robi proce i strzela nimi w nauczycieli. A, no tak Magda, chciałem porozmawiać o Marysi. Poczekaj chwilę Tomek. Albo wiecie co, zadzwonię do was za chwilę, osobno. To były przykłady, jak się nie zachowywać. A jak się zachowywać? Oto jeden z przykładów. Dzień dobry, pani Kamer. Bardzo mocno przygotowałam się do dzisiejszej kartkówki, więc mam nadzieję, że dostanę piątkę. Dzień dobry, Alicja. Bardzo się cieszę, że się przygotowałaś, bo wyrazy są dość trudne. Mam pani absolutną rację, że bez przygotowania nie da się dostać do tej oceny. Dobrze, cześć, ty się nauczyłaś się na kartkówkę. Sądzę, że będzie trudne, ale ja nie mam mowy. Ja mam. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Powodzenia. Dziękuję. Dobrze, wchodźcie już. Przepraszam, już wchodzimy. Oto kilka wskazówek, jak poprawnie się wypowiadać. Po pierwsze, nie przerywaj osoby mówiącej. Po drugie, nie krzycz w normalny głosem. Po trzecie, patrz na osobę mówiącą. Po czwarte, mów wyraźnie. Po piąte, nie rozmawiaj z dwoma osobami naraz. Po szóste, wysłuchaj drugiej osoby. Po siódme, odnoś się z szacunkiem do osoby mówiącej i słuchającej. Po ósme, bądź wyrozumiały. Po dziewiąte, nie krytykuj poglądów drugiej osoby.